Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jakiś czas temu wypuściłem materiał na temat budzącego podziw swoją przerysowaną męskością Giga Chada. Jeżeli ktoś uważa, że był on jedyny w swoim rodzaju, to po części ma rację, a po części jest w błędzie, bowiem w obecnych czasach naśladowcy Giga Chada mnożą się jak króliki. O ile oryginalny Giga Chad jest tworem skromnym, nazywającym siebie przeciętnym Kowalskim, to dzisiejszy bohater podkreśla swą wyjątkowość na każdym kroku, czym może wzbudzać nieco mniej sympatii. Tak czy inaczej, przedstawiam Michaela Maskina, 29-letniego inwestora, dyrektora naczelnego 7 firm, a przede wszystkim posiadacza kosmicznego podbródka i galaktycznej sylwetki. Nie obniżam swoich standardów. Ty sobie życzysz, ja to osiągam. Z osobistych powodów osiągnę sukces we wszystkim, co robię. Nie chodzę na spotkania, ja je organizuję. Mojego szacunku nie można wymagać, trzeba na niego zasłużyć. Dumny z siebie. Jestem swoim własnym idolem. Przytoczone motywujące alfa cytaty sukcesu autorstwa Michaela Maszyny to tylko kropla w morzu jego teatralnej persony. Odkładając jednak na bok śmieszkowanie, wszystko wskazuje na to, że w przeciwieństwie do Giga Chada, bohater dzisiejszego odcinka jest prawdziwą osobą. Czytamy, Michael Maskina urodził się w Wiedniu w Austrii. Jego fascynacja nagrywaniem filmów zaczęła się, kiedy był dzieckiem, a pierwsze filmy nagrywał kamerą trzymaną w ręce ze swoimi kolegami, próbując robić remake jego ulubionego filmu. Jego pierwszy film krótkometrażowy, Sick, który nakręcił z kolegami i bardzo małym budżetem, był nominowany do festiwali filmowych na całym świecie. W 2016 założył firmę Ruma Entertainment i zaczął kręcić swój pierwszy profesjonalny film krótkometrażowy Jonach. Jego profil faktycznie można znaleźć na LinkedIn jako CEO Ruma. Jest zatem prawdziwą osobą, ale najciekawsza rzecz to, czy faktycznie ma taki podbródek. Wiadomo, że Instagramowi wierzyć nie można, a już szczególnie kiedy mówimy o fotografiach, którymi da się bardzo łatwo manipulować. Największym szokiem, jakiego doświadczyłem nagrywając ten materiał, było zdanie sobie sprawy, że jego podbródek jest także prawdziwy i faktycznie tak wygląda. Oto dowód, 13-minutowe nagranie, na którym widać czarno na białym, że broda Michaela bez wątpienia pochodzi z kosmosu. Podbródek wygląda cały czas tak samo, dodatkowo Maskina intensywnie nim porusza, mówiąc, także osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że efekt z jego Instagrama to nie wynik Photoshopa. Jeżeli ktoś jest ciekawy jego głosu, proszę bardzo. Angemeldet werden und überwiesen werden. Wie sie berechnet wird, ist ganz einfach. Du hast einen Veräußerungserlös minus Anschaffungskosten, das heißt. Warto zauważyć, że na materiałach z Instagrama jeszcze uwydatnia jego niesamowitość, sprawnie wykorzystując kąty kamery. Obiektyw ustawia niżej, co wizualnie powiększa dolną część twarzy. Czy z takim podbródkiem się urodził? Nie sądzę. Spokojnie nie uważam także, że go wytrenował, a po prostu zakładam, że jest to wynik operacji plastycznej. No myślę, że jeżeli ktoś naturalnie jest brzydki, no to powinien się upiększyć. No chyba, że nie ma kasy, no to wtedy trudno. Wtedy widać, że jest brzydki i bez kasy. Na koniec jeszcze fotografia sylwetki, w której autentyczność nie jestem w stanie uwierzyć, a nie znalazłem nagrania, które wyrzuciłoby mnie z kapci i sprawiło, że zmieniłbym zdanie. Jeżeli ktoś takowe posiada, bardzo chętnie je obejrzę, więc śmiało możecie podlinkować je w komentarzach. Tak czy inaczej, kapitalny stożek w górze, niewiarygodne ramiona, docięcie nie na scenicznym poziomie, ale jednak bardzo przyzwoite. Niestety ta sylwetka jest podrasowana, co nie zmienia faktu, że zapewne w rzeczywistości posiada on bardzo dobrą muskulaturę, po prostu nie aż tak niesamowitą.
Nie chcąc bezpodstawnie przedłużać materiału, zakończę go za moment, na koniec dodając, że pomimo przerysowanego podbródka, używania Photoshopa do podrasowania muskulatury oraz mdłego gustu, jeżeli chodzi o opisy swoich postów, Michael Maskina jest bez wątpienia człowiekiem sukcesu, który zapewne na to, co osiągnął, musiał odpowiednio ciężko zapracować. Z tego powodu wyrazy szacunku od stalowego szoku to byłem ja, a teraz do następnego. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem encyklopedię sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuję wszystko, co niezbędne do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuję tu wszystko, czego nauczyłem się, prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.